Witamy na przedmeczowej konferencji poświęconej spotkaniu Motoru Lublin KKS Kalisz. Ze mną trener Motoru, pan Mirosław Hajdo. Dzień dobry. Panie trenerze, zacznijmy od tego, czego brakuje Motorowi, aby wszedł na zwycięską serię. Ja myślę, że takiego właśnie meczu na przełamanie, żeby wygrać, bo sytuacje w każdym meczu stwarzamy i mamy problem z tym, żeby to z zimną krwią zamienić na bramki, ale wierzymy w to, co robimy i myślę, że w najbliższym czasie to nastąpi. Przed Motorem mecz z Beniaminkiem, czy to ma jakieś znaczenie? Nie ma żadnego znaczenia, to już jest zespół tak samo jak my, grający na poziomie drugoligowym. Będziemy normalnie podchodzić do tego, jak do kolejnego meczu ligowego i czy to jest Beniaminek, czy to jest zespół, który gra dłużej, nie ma, na tym poziomie nie ma dla nas żadnego znaczenia. We Wrocławiu sztab szkoleniowy zaskoczył ustawieniem, czy w niedzielę zmiany są nieuniknione w składzie? Zobaczymy, na razie się na pewno przyglądamy, analizujemy. Ostatni mecz też, jesteśmy już po analizie, także jeszcze mamy jedną jednostkę treningową w jutrzejszą. Zobaczymy, w jakim zestawieniu personalnym wyjdziemy na najbliższego rywala naszego. W tym środowym meczu z boiska zszedł Rafał Grodzicki. W pierwszej połowie to było? Co dolega Rafałowi? Rafał ma naciągnięty lekko mięsień czworogłowy i robimy wszystko, żeby był gotowy na mecz w sobotę. Czy tak będzie, czy się nam to uda, wierzę w to, że tak i myślę, że wystąpi od pierwszej minuty. Czy poza Rafałem Krycickim wszyscy są zdrowi w zespole? Poza Rafałem wszyscy są zdrowi, nie mamy żadnych problemów, jeżeli chodzi o sprawy zdrowotne. Dziękuję, panie trenerze. W drugiej części konferencji prasowej z nami Seweryn Kiełpin, który zadebiutował w środę w pierwszej drużynie Motorów. Seweryn, jak oceniasz swój występ? Witam serdecznie. No nie lubię oceniać swojej osoby. Starałem się realizować założenia, które dał mi trener, czyli założenie były takie, że mieliśmy jak najwięcej starać się rozgrywać piłkę od bramki, unikać jakby gry takiej powiedzmy przypadkowej, czyli długą piłką, to staraliśmy się robić. Myślę, że jako całokształt drużyna dobrze z tych założeń wychodziła, bo było kilka ciekawych akcji zdołaliśmy przeprowadzić właśnie z tego rozgrywania piłki, więc tyle mogę powiedzieć. Stricte bramkarskich jakichś interwencji nie było za dużo, strzał, w którym padła bramka, niestety ciężko było mi go obronić. Podjąłem interwencję, ale strzał był poza zasięgiem. O miejsce w składzie rywalizujesz z Sebastianem Madejskim. Jak wygląda wasza rywalizacja? No ciężko, tutaj mogę się do tego odnieść. No, ja i Madej pracujemy na treningach, robimy wszystko, żeby być w jak najlepszej dyspozycji, żeby trener mógł tutaj mieć spokojny wybór. Tylko tyle mogę powiedzieć. No, pracujemy, każdy pracuje i stara się, żeby być w jak najlepszej dyspozycji. Przed wami już kolejny mecz z zespołem z Kalisza. Jak się zapatrujecie na to spotkanie? Teraz myślę, że nie jest to istotne, z kim gramy, z jakim przeciwnikiem gramy, tylko musimy się skoncentrować na sobie. Wiemy, staram się wyciągać wnioski po każdym meczu. Wiemy, że nie przegrywamy, to jest gdzieś tam pozytywny prognostyk na to. No, trzeba gdzieś tam skuteczność, myślę, poprawić troszeczkę i powalczyć tutaj o pełną pulę.